ramach współpracy z naszymi klientami mamy możliwość pracy z nowinkami technologicznymi. Tutaj na przykład Kafka, Terraform, Blazor, Azure DevOps to są rozwiązania, które nie są nam obce. Cześć, jestem Kuba, jestem Development Managerem. Pracuję w branży IT od ponad 10 lat, od ponad 6 buduję, utrzymuję oraz rozwijam zespoły deweloperskie oraz dbam o rozwój poszczególnych członków tychże zespołów. U nas w firmie pracujemy z wieloma klientami, a w związku z tym mamy możliwość pracy z wieloma produktami tak naprawdę. To trochę tak jak firma produktowa, tylko zamiast jednego czy dwóch produktów mamy ich co najmniej kilkadziesiąt. Ostatnio jeden z deweloperów powiedział mi, że cały .NET idzie w kierunku rozwiązań cloudowych. My chcielibyśmy być liderem tych rozwiązań. W związku z tym tak dobieramy projekty i szkolenia, żeby to po prostu osiągnąć. Potwierdzają to nasze certyfikaty i partnerstwa, Premier Consulting Partner Amazona, czy też Złote Partnerstwo z Microsoft Azure. Pracuje u nas również Michał Brygidyn, który jest ambasadorem AWS, a na kolejną konferencję Reinvent w Las Vegas pojedzie od nas około 15 osób. W ramach współpracy z naszymi klientami mamy możliwość pracy z nowinkami technologicznymi. Tutaj na przykład Kafka, Terraform, Blazor, Azure DevOps to są rozwiązania, które nie są nam obce. Gildia .NET-owa, jak i cała społeczność działa niesamowicie prężnie. Tutaj Łukasz Kurzyniec, który jest naszym guildmasterem, czuwa nad tym, żeby wszystko, że tak powiem, było up to date. I że jesteśmy na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Mamy nawet do tego wewnętrzne narzędzie, radar technologiczny. Organizujemy masę konferencji wewnętrznych, zewnętrznych, szkoleń, prezentacji. Jednym słowem, a w zasadzie dwoma, po prostu się dzieje. Po pracy bardzo lubimy się spotkać i napić piwa. Tak bardzo lubimy piwo, że nawet jeden z naszych kolegów otworzył własny browar o wdzięcznej nazwie Lobster. Jeśli lubisz programować w .NET, dobrze się bawić, masz sporo zapału, na pewno poczujesz się u nas jak w domu.